Cześć wszystkim. W tym poradniku pokażę Wam, jak używać innych systemów operacyjnych takich jak Linux, Mac, OS X czy nawet Android na swoim Windowsie. Krok pierwszy. Włączamy naszą przeglądarkę i ściągamy program Oracle VM VirtualBox. W tym celu wchodzimy na stronę virtualbox.org. I klikamy w zakładkę Downloads. Mamy tutaj VirtualBox Binaries. Jeśli macie Windowsa, ściągacie, klikacie tutaj. Jeśli macie Maca, klikacie tutaj. Linuxa, Solaris, tak samo. Więc klikamy na Windows i zapisujemy. Czekamy, aż się ściągnie i instalujemy. W czasie instalacji będą się pojawiać pytania i każde pytanie musimy zaakceptować pozytywnie. Następnie ściągamy interesujący nas system operacyjny. Ja dla przykładu pokażę Wam system o nazwie Android. Wchodzimy na stronę android-x86.org/download. Mamy tutaj spis wersji Androida. Android 2.2, 2.3, 3.2, 4.0. Wybieramy z listy interesujący nas Android. Następnie klikamy View. Na przykład tutaj. Ja pokażę wam wersję 2.2, ponieważ na tej wersji mam dostęp do internetu. Nie wiem, dlaczego w tych nowszych wersjach nie mam. Klikamy View i też zapisujemy. Po ściągnięciu pliku ISO wgrywamy go przykładowo na pulpit. Ja w tym celu stworzyłem specjalny folder o nazwie systemy operacyjne. Mam tutaj ściągnięte systemy. I teraz, po zakończeniu instalacji Oracle VM VirtualBox włączamy ją, włączamy Manager i klikamy New. Tutaj wpisujemy nazwę naszego systemu. Tutaj OS Type. No niestety tutaj nie mamy Androida, więc musimy kliknąć inne. Następnie wybieramy pamięć RAM przeznaczoną dla tego systemu. Ja na przykład dam 512. Tutaj stworzymy wirtualny dysk. Klikamy Next. Musi być zaznaczone VDI. Klikamy Next. Może być Fixed Size. Next. Tutaj wybieramy wielkość naszego dysku. Możemy dać 2 giga. 2 giga wystarczy. Klikamy Next, Create. Czekamy, aż się stworzy. Może to zająć parę sekund, parę minut, w zależności w zależności od sprzętu, jaki posiadacie. Klikamy Create i proszę, pojawiła się nasza maszyna. Teraz to jeszcze nie koniec. Teraz musimy kliknąć prawym przyciskiem myszy na naszą maszynę. Klikamy Settings. I tak, teraz możemy w karcie graficznej ustawić na 128 i włączyć dodatkowo te opcje. Klikamy Storage, klikamy Empty, klikamy tą ikonkę tutaj, Choose a Virtual CD, DVD, Disk File i tutaj wybieramy nasze ISO.
W tym przypadku jest to to. Klikamy otwórz i proszę bardzo. Klikamy OK i już mamy wszystko gotowe. Teraz wystarczy kliknąć Start. I mamy menu Androida, a właściwie instalację. Jeśli chcemy zainstalować, klikamy tutaj i robimy rzeczy, które mogę nagrać później. Na razie uruchomimy Androida bez instalacji, czyli klikamy tutaj, wciskając Enter. Musimy poczekać. Nie zwracajcie uwagi na te błędy, trzy błędy, które się tam pojawiły, bo i tak się Android włączy. Musimy troszkę poczekać. I proszę bardzo, napis Android. I za chwilkę będzie interfejs Androida 2.2. Proszę bardzo. To jest blokada. Jeśli ktoś ma telefon z Androidem, wie, jak wygląda. Proszę bardzo. Możemy przytrzymać myszką i wyrzucić tego gościa. Klikamy menu i tu mamy aplikację. Mamy kamerę na przykład, ale niestety nie mamy kamerki, więc... Teraz sprawdzimy internet. Wpiszemy przykładowo... Oj, nie o to nam chodziło. Musimy to odkliknąć. Proszę bardzo, klikamy YouTube, wpisujemy i proszę bardzo, jest. Załadowało się. Tak, ładuje, czyli mamy dostęp do internetu. Kółkiem myszy możemy sobie przewijać albo przytrzymując. Wracamy prawym przyciskiem myszy do naszego menu. Przytrzymujemy, mamy widżety, skróty, foldery. Wszystko to, co na Androidzie. Więc dziękuję za obejrzenie mojego poradnika, mam nadzieję, że się przyda i zapraszam do oglądania moich kolejnych filmów. Subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Cześć!